cytując klasyka, jesteśmy w Mediolanie. No, to jest nasz przedostatni dzień z naszej włoskiej przygody. Wyruszyliśmy sobie z Iseo autostradą do Mediolanu, zapłaciliśmy około 6 eurasów. Dojechaliśmy do stacji metra M1, gdzie jest takie parku Jedź, to jest Lampugnano, jakoś tak. Potem wsiedliśmy w metro, jakieś 20 minut, weszliśmy na przystanku El Duomo, no i jesteśmy. Za nami takie ładne widoki. Z tej strony też. O, a tam gdzieś jest Gucci napisane. O. Także jesteśmy. Też jest galeria już obok. W stolicy mody. Zaraz obok. Jest taka ładna galeria. Z całkiem nietanimi sklepami i kawiarenkami. Kasia, podoba ci się? Bardzo ładnie, tak, no. A tu już jest sporo ludzi. Tu już są tłumy. Weszliśmy do centrum Tokuły, mamy tutaj Diora, Armani, Prada, Louis Vuitton. Ale chyba ładniejsze są te widoki. Kiedyś zrobię tu zakupy. Zobaczycie. Może kupię majtki, bo pewnie najtańsze, ale kupię. Czyż byśmy zobaczyli prawdziwe Ferrari. Kasia. Jak podobno to... w środku jest prawdziwy bolid Formuły 1, ale stąd go nie widzę, więc nie wiem. Trzeba by go może poszukać. Luigi z aut. Moja matka jeździła być Gigi. Ja zawsze marzyłem zobaczyć prawdziwy Ferrari. Bajka auta była super. O, tam wisi, zobaczcie! Widzisz tutaj, ma tam... Ano? Tutaj wisi fragment. Czekaj, bo nie chcę nagrywać tego pana, co tak się niemiło uśmiecha. To nagrał tu z boku. O! Chodzisz? Tam, bo w środku. Widać kawałek bolidu. Odeszliśmy z galerii, przez jeszcze raz przeszliśmy. Doszliśmy teraz do Piazza Corduzio. Uwaga, tup, 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 lewo, lewo, lewo. No i za nami jest taki ładny plac. A powiem wam, że ja chodzę i tak rozkminiam. Tu jest tak dużo sklepów i te sklepy są blisko siebie. Swarovski przed chwilą mieliśmy w tej galerii, a tu jest kolejny. Ja mam takie, czy serio aż tyle tu się tego sprzedaje, że potrzebne są... dwa na przestrzeni 200 metrów. Ja sądzę, że to chodzi trochę o tak jakby wartość marki. O renomę, no, no nie? Że po prostu, że oni tu są. No ale byli tam, w tym najważniejszym miejscu. Ale tutaj też są, więc ich stać. No, no pewnie tam by nam drzwi nie otworzyli, a tu są otwarte, więc można wejść. Idziemy sobie, słuchajcie, właśnie przez Via Dante. To jest taka ulica, gdzie podobno zakupy mogą robić zwykli śmiertelnicy. Ale chciałam wam powiedzieć, bo uważam, że to jest istotne, że my się chyba nie nadajemy do kultury wysokiej, bo przed chwilą było słychać, jak jakaś pani ćwiczy śpiew operowy, a Andrzej powiedział, że kto się tak drze. No bo to nie był jakiś nie wiadomo występ jakiej klasy. Ładnie śpiewała. No. Chyba tak operowo właśnie. No nie no. No nie wiem. Przed nami, słuchajcie, w ogóle fajnie, bo tu jest wszystko blisko. Przed nami już widać zamek, ale jak on się nazywa, to Andrzej wam powie, bo ja mam problem z wymówieniem jego nazwy. Zamek Sforców, ale ogólnie rzecz biorąc, tak sobie można porównać to do tych miejscowości, w których byliśmy, czyli byliśmy w Rzymie, byliśmy wczoraj w Weronie, to ogólnie rzecz biorąc to tu jest jakby szerzej, więcej, w sensie jest tak bardziej sklepikowo. Tam wszędzie indziej, w Rzymie jest bardzo dużo kiczu, ale tu są te uliczki, są szersze, wszystko jest jakby takie większe, nie? My jesteśmy też na razie w tej centralnej części miasta, więc myślę, że to też należałoby wziąć pod uwagę. Ale muszę wam powiedzieć, że tutaj tu można nawet właśnie tak łazić bez konkretnego planu.
I same te uliczki w sobie też są na tyle urokliwe, że chodząc tak po prostu można się tym miastem nacieszyć. Chwilka spacerku. Jesteś pod zamkiem. Jest fontanna. O, jest zamek. Ładnie tu. I tu już nie ma tak dużo ludzi, nie? Słucham, nie słyszałam. Mówię, że z zamku można sobie iść przez park. Tak, i to powiedziałabym, że taki całkiem spory, co? I ładny, fajnie jest. I nie ma tak dużo ludzi. I można sobie dojść aż pod ten łuk, który jest zwrócony w stronę tego paryskiego, tak? Tak, i w ogóle słyszałam, jak jakiś przewodnik opowiadał grupie, że przez to, że on jest tak zwrócony, to one są ze sobą połączone. Wow! Wow! Chcemy to zobaczyć. I widziałam łuków w Paryżu. Ale czy one nie są do siebie podobne? Trzeba by to zgooglać. Wszystkie łuki są do siebie podobne, bo to łuki, nie? No, w sumie trochę tak. A ten został zbudowany na prośbę Napoleona. Czy stare miasto warszawskie też wyglądałoby włosko, gdyby wszyscy mieli takie habazie w oknach? Tak czy nie? O, to jest pytanie. A w ogóle chciałam wam powiedzieć, że właśnie zjadłam śniadanie i była to pizza. Czy można jeść pizzę na śniadanie, obiad i kolację? Można. Jak jest się we Włoszech. Dotarliśmy pod kościół Santa Maria delle Grazie i tam znajduje się fresk Leonardo da Vinci pod tytułem Ostatnia Wieczerza. Kasia? No, ogólnie okazuje się, że żeby tam wejść i to zobaczyć, to raz, że musielibyśmy jeszcze sporo poczekać, a dwa, lepiej jest kupić bilety wcześniej przez internet, bo nie zawsze da się je kupić tak po prostu przychodząc tu. Także nie zobaczymy. Ale zwiedzamy dalej. Na żywo. Możemy tylko obejrzeć kościół z zewnątrz i idziemy dalej. Idziemy do Bazyliki Świętego Ambrożego. Kasia jadła pizzałkę wcześniej. Teraz ja z teściową byliśmy w takim śmiesznym fast foodzie, bo pan miał zrobiony taki biznes, że miał świeże makarony. Wybierało się, jaki się chce makaron, miał zrobione sosy, no i on na szybko gotował świeży makaron, nie taki z paczki. Wrzucał do pudełka, zalewał sosem, potrząsał i było gotowe. Niestety są ofiary. A tutaj jest, może widać, gdzieś jest plama. Założyłem Kasi surferską koszulkę od Klawitera, bo się ze mną podzieliła i jest na niej czerwona plama z sosu pomidorowego. Może zejdzie i wtedy będę miał więcej szczęścia, a jak nie, to będę miał mniej szczęścia, a Kasia będzie miała nową piżamę. Jeszcze nigdy tej koszulki nie nosiłam, moi drodzy. Przepraszam. A propos tego, co mówi Andrzej o tej restauracji, to możecie coś takiego w tym stylu, ale trochę bardziej fancy, spotkać w Warszawie, ale nie wiem, czy tylko w Warszawie, czy jeszcze w Polsce gdzieś, w restauracji Wapiano, i to jest ogólnie sieciówka, taka powiedziałabym ogólnoświatowa. Możecie Wapiano zjeść w Warszawie, w Dubaju, na pewno było w Barcelonie, ogólnie w wielu miejscach na świecie. Także jakby ktoś był ciekaw, jak wygląda takie gotowanie na szybko, to w Warszawie są przynajmniej dwa punkty, gdzie możecie spróbować czegoś takiego. No tylko lokal jest bardziej fancy, bo tutaj to taka trochę Buda a la kebab, nie? No tak, ale ogólnie fajny pomysł. Zamiast jakiegoś kebaba, to gość robił świeży makaron i zalewa sosikiem. Więc propsuję. Doszliśmy do Bazyliki Świętego Ambrożego. Musieliśmy chwilę poczekać, bo otwarcie było o 14.30. Ponowne otwarcie, bo oczywiście rano też było otwarte, ale siesta time wjechał. No, więc teraz jesteśmy. No i wygląda to całkiem nieźle, że wam pokazuję. W ogóle tam za mną jest taka fajna wieża. Ciekawe, czy da się na nią wejść, żeby zobaczyć panoramę miasta. Sprawdźmy to. Dziś wróciliśmy do naszej bazy. Trochę szybciej niż zwykle. Byliśmy dzisiaj w Mediolanie. Widzieliśmy w sumie sporo rzeczy, natomiast muszę przyznać, że tak naprawdę to, co jest takie zachwycające, jeżeli chodzi o Mediolan, to jest sama katedra, to jest ta galeria, ten zamek i park z łukiem triumfalnym, które są za zamkiem.
Natomiast cała reszta tych placów i tak dalej, no jest okej, ale szału nie ma. Nie dotarliśmy do mediolańskiej Wenecji. Ona jest oddalona kawałek dalej. Tam podobno jest, Google pokazuje nam w grafice, że tam to miejsce potrafi być bardzo urokliwe w związku z tymi kanałami, które tam przepływają. Ale muszę wam powiedzieć, że dzisiaj już miałam problemy z schodzeniem. Ta moja kontuzja, ogólnie ja się już czuję dużo lepiej, ale przez ostatnie dni tych naszych wojaży takich pieszych było bardzo dużo. To jest chyba jeszcze dla mnie za duży wysiłek. Trochę mnie ta łydka boli, więc dzisiaj musieliśmy trochę zmodyfikować nasze plany. No i w końcu postanowiliśmy, że nie ma sensu już tam siedzieć. Mamy nocleg obok przepięknego jeziora, więc trzeba tu wrócić i nacieszyć jeszcze nim oko. Mamy pamiątki z Mediolanu. Nie widzę tej torby, ale zrobiłyśmy z mamą zakupy w Zarze. Nieduże, symboliczne, ale muszę wam powiedzieć, bo jestem zaskoczona, jak sobie sprawdzałam, moja cebula wewnętrzna kazała mi to zrobić. Ciuchy, które tam znalazłam w aplikacji swojej, to się okazuje, słuchajcie, że w Polsce te ciuchy wycenione są drożej. W Eurasach wychodziło korzystniej, słuchajcie, i koszulę, którą kupiłyśmy, mama kupiła jedną i ona wychodziła chyba, 16 zł tańsza albo 15 zł tańsza i ta moja druga podobnie, tak samo jak patrzyłam na inne rzeczy, słuchajcie, no to można było tak do dwóch dyszek, wiadomo, no im droższa rzecz, tym większe oszczędności. Ale naprawdę bardziej się opłacało kupować tutaj w Euraskach niż gdybym stwierdziła, że kupię u nas. No nie, no u nas kupiłabym to, ale wszystko drożej. Więc tak niemiło się zaskoczyłam. Myślałam, że te polskie ceny będą korzystniejsze, ale jak widać nie. No a teraz co? Będziemy się już zbierać. Wyruszymy może na lody. Na pewno na kolację i posiedzimy sobie może dzisiaj nad jeziorem troszeczkę dłużej, dlatego że dzisiaj jest taki nawet w miarę dzień, jeżeli chodzi o pogodę. W Mediolanie w sumie było bardzo ciepło, jak jest tutaj. Nie miałam okazji się zorientować, bo tak wyszliśmy z samochodu dosyć szybko, pewnie wezmę kurtkę mimo wszystko. Ale słonko świeci, zresztą chyba widać po mojej twarzy, słonko świeci, jest całkiem przyjemnie. Także pospacerujemy tu jeszcze po okolicy, przy okazji właśnie zapolujemy na coś do jedzenia i może skorzystamy z tego, że to nas ostatni wieczór i poczekamy, aż się tak porządnie ściemni, żeby zobaczyć to jezioro już tak, wiecie, po ciemaku. No, to taki update. A teraz zmykam i widzimy się na mieście. Dzisiaj znowu nad Iseo będziemy szukać kolacji. Za chwilę będziemy przechodzić koło tego miejsca, gdzie jedliśmy poprzednio. Jego niestety nie możemy wam polecić. A dziś idziemy do restauracji, którą polecała Polka, żyjąca taka tu na stałe. Więc muszę powiedzieć, że mam spore nadzieje. Naprawdę chciałabym zjeść tutaj coś smacznego, bo do tej pory, jeżeli chodzi o Iseo, to tak średnio nam idzie wybieranie miejsc, w których można zjeść, także zobaczymy, jak będzie tym razem. O, i doszliśmy do tej restauracji, z której byliśmy tak, powiedziałabym, że jakby niezadowoleni. I to jest właśnie to, i to się nazywało San Marzano chyba? Czy coś takiego. Więc tak, a my idziemy do tej obok. Taki jest plan. Zobaczymy, czy nam się uda, bo patrzcie, ile ludzi w środku. Zaczęliśmy już jeść, ale jeszcze sobie o was przypomniałam. Wybaczcie. Zapomniało mi się. Mama ma rybę, Mati ma pizzę, Andrzej ma też tuńczyka. Ja mam makaron. Porcja jest sowita, ale potem sobie o tym pogadamy. Nie chcę tu nikomu przeszkadzać, bo jest dużo ludzi.
Wyszliśmy po kolacji. Siedliśmy w tej rozświetlonej... Leon de Oro. Leon de Oro restauracji. I było absolutnie przepysznie. Za cztery osoby zapłaciliśmy... 136 euro, w tym wiadomo jest koperta, czyli napiwek. No i desery i obiad, więc... No i wypiliśmy też 3 kieliszki wina. No i 2 kole, więc tak. Spoko. A było, słuchajcie, przepysznie naprawdę. To jest najlepsza kolacja, jaką mieliśmy okazję jeść tutaj w trakcie tego pobytu. Naprawdę bardzo żałuję, że nie trafiliśmy tu pierwszego dnia, bo też się nad tym zastanawialiśmy. Na pewno byśmy wrócili. I na pewno byśmy wrócili, a tak nie mamy okazji, bo jutro już jedziemy na lotnisko, więc ogromna szkoda, a było przepysznie. Andrzeju, powiedz widzom, z czym ci się kojarzy ten widok? No z Dniem Wszystkich Świętych, no bo takie jak się idzie z daleka i cmentarz jest taki rozświetlony, tak właśnie wygląda, takie lampki, nie? No jest kawałek do tych domów po drugiej stronie jeziora, więc faktycznie z daleka to tylko takie punkciki. W ogóle w kamerze jest dużo jaśniej niż jest na żywo. Ale wygląda to imponująco. I fajnie, że jest spokój tutaj. No, jest tak cicho i spokojnie, to prawda.